Obiecaliśmy wam ostatnio na live'ie, że zrobimy taki odcinek rutyna w wanie podczas karawany. Karawany. Jeszcze raz. Obiecaliśmy wam, że zrobimy odcinek z rutyną w kwarantannie. Kwarantannie przez V. No i zaczynamy. Jest godzina 11, ja przed chwileczką wstałem i nie dlatego, że sobie lubię pospać, dlatego, że lubię pospać, to tak. Do drugiej w nocy siedziałem na komputerze, przygotowujemy się do premiery książki Kasi i bardzo dużo rzeczy jest do zrobienia w związku z tym, więc siedziałem tak długo, aż padłem przed drugą w nocy, no i dlatego też pospałem sobie dłużej. Jak się obudziłem, to w łóżku mojej żony już nie było, bo moja żona wstaje dużo, dużo wcześniej przede mną i zobaczcie, co ona robi. Co robisz, Kasia? Czytam książkę. Od rana chwytam promienie słoneczne i czytam książkę i wreszcie mam czas na czytanie bez wyrzutów sumienia. Tutaj palimy ogniska. Mówiłem o tym, że mieliśmy już przez ten czas kwarantanny 3 ogniska. Tylko ja i Kasia na nich jesteśmy, ale jest fajnie, jest jeszcze gitarka. I odkryliśmy ziemniaki z ogniska na nowo. Po prostu to jest taki smakołyk, to jest takie dobre. Po prostu wkładamy zwykłe ziemniaki bez folii, bez niczego do ognia, no i po jakimś czasie pożarze, do żaru go wsadzamy, tego ziemniaka. No i po jakimś czasie jest pyszny, pyszny po prostu. I jeszcze jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy wam jeszcze wcześniej. Otóż zainstalowaliśmy sobie taki parawan. Możecie to zobaczyć, bo to się wydarzyło parę dni temu. Zacząłem skręcać ten cały parawan. I brakuje rurki. Po prostu świeże opakowanie, firma Homik, zachomikowali jedną rurkę i nie mogę po prostu ułożyć, nie mogę tego ułożyć, a nie mogę pojechać do sklepu, bo mamy zakaz wyjeżdżania z domu, więc nie jesteśmy w stanie, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, więc będę musiał coś jakieś z drewna chyba zrobić tą rurkę. Już było tak blisko, zobaczcie. Mam wybudowano jeden stelaż, drugi stelaż, to tutaj są nogi, tutaj są druga strona góry i mam tylko rurkę numer 2, brakuje rurki numer 1. Także ktoś, jeżeli ktoś pracuje w tej firmie, to niech się nauczy liczyć. Znalazłem jakąś starą rurkę w garażu i spasuje. Nie będzie pasować idealnie kolorystycznie, ale przynajmniej efekt zostanie osiągnięty, tylko muszę to spiąć tutaj ładnie. Przez ostatnie dni mieszkamy w wanie i teraz jest słoneczko, jest pięknie, ładnie, ale nie było tak, bo pogoda w kwietniu jest, że tak powiem, taka w kratkę. W nocy jest do zera, dochodzi temperatura, więc na zewnątrz jest bardzo zimno. Na szczęście my jesteśmy uratowani, ponieważ my mamy podłączenie do prądu, tutaj do starego domu dziadków i mamy grzejnik, normalnie taki kaloryfer elektryczny, olejowy, który sobie włączamy i on przez cały wieczór pracuje, on jest bezdźwięczny, jest cichy, więc no daje temperaturę, a my sobie śpimy i bez niego byłoby nam ciężko. Na pewno byłoby nam bardzo, bardzo ciężko wytrwać w te zimne dni. W jednego dnia nawet padał śnieg. Normalnie za dnia, nie wiem, to dwa dni temu, trzy dni temu, nagle patrzymy się, a za oknem sypie śnieg, potem była taka śnieżna burza, więc no dziwne rzeczy się tutaj dzieją, a teraz świeci słońce i Kasia się opala. Kwiecień. A jeszcze, żeby wam powiedzieć odnośnie pogody, jak sytuacja wygląda w Portugalii, to sprawdzaliśmy pogodę i jak my tylko wyjechaliśmy, już jak wyjeżdżaliśmy z Portugalii, zaczęła się ta pora deszczowa i przez ponad tydzień non-stop padało, czy na pogodzie podawało, że non-stop, zachmurzenie, deszcze i nawet dzisiaj patrzę i w rejonie Albufeira dzisiaj pada deszcz, jest wilgotność 90%, mocny wiatr i dużo zachmurzenia, jutro ma być dokładnie to samo, o jutro ma być nawet większy deszcz przez cały dzień, w sobotę to samo, no i tak cały czas ma padać, więc w dobrym momencie się ewakuowaliśmy, w dobrym momencie wyjechaliśmy z Portugalii. I jeszcze jedna uwaga, różnica pomiędzy Portugalią a Polską, to w Portugalii już wszystko było zakwitnięte, wszystkie kwiaty, wszystkie drzewa, już to wszystko było pełne, zielone, na liście, no liście były na drzewach, a tutaj jeszcze dopiero się to budzi, tu się pojawiają mlecze, tam już mlecze dawno przezmieniły się na takie dmuchawce, więc mamy teraz drugą wiosnę.
teraz czas na poranną gimnastykę. Kasia już ma rozgrzewkę i zaczynamy ćwiczenia. Teraz będę pracował. Muszę kontynuować pracę nad wydaniem książki. A propos książki, to jeszcze Kasia za chwileczkę wszystko wam powie. Przedsprzedaż rozpocznie się zaraz na dniach dosłownie. Pod koniec kwietnia będzie przedsprzedaż. Będzie można sobie zamówić książkę razem z podpisem Kasi, z podpisem moim oraz gadżetami. Jeszcze dokładnie nie znamy daty premiery, daty, kiedy ruszy ta przedsprzedaż. Jak tylko będzie wszystko gotowe, przetestowane, będzie działać, to rozpoczniemy. Możecie się zapisać na newsletter i dostaniecie informację, powiadomienie o tym, że przedsprzedaż ruszyła, żeby też nie stracić okazji na kupienie książki w pierwszej kolejności. Link pod spodem, ewentualnie tutaj się wyświetli, a jeżeli ktoś ogląda na telewizorze, to link pod spodem albo na naszej stronie podróżowanie.pl. Teraz w domach zrobić dla siebie, bo tak jak wspominaliśmy, to jest teraz doskonały czas dla nas. Co możemy zrobić, żeby zapomnieć o tym strachu? Dbać o siebie. Trzymanie w szachu, kontrolowanie swoich wyznawców, zadowolone wszystko. Ślepą uliczkę, jak nie wiem, jak stąd wypluć. Generalnie, co chciałem powiedzieć, że hangi naprawdę jest dosyć magicznie, ale no jest to ukryta wysokimi drzewami góra, na którą się wchodzi dosyć różnie. Zobaczcie tutaj, właśnie płukam czosnek niedźwiedzi, który trochę wygląda jak liście konwali. Nie wiem, czy kiedyś to jedliście. Ja go jadłam dopiero wczoraj, pierwszy raz w życiu i jest to pyszna sprawa. Smakuje rzeczywiście lekko czosnkowo, ale nie jest takie intensywne, także daje bardzo fajny taki smaczek do kanapek na przykład. Dostaliśmy go od brata Łukasza, bardzo dziękujemy, zawiesił nam na płocie. Także super, super, że mamy ten czosnek i planuję go właśnie wypłukać i zrobić z niego takie pesto. Zalać oliwą, troszkę solą, zblendować do słoiczka, zamknąć i podobno może sobie tak stać. Można go używać do różnych potraw jako dodatek. A Łukasz pracuje i słucha teraz podcastu, który stworzył nasz znajomy, nasz przyjaciel Igor. Bardzo fajne treści. Teraz wam powiem, jaka jest nazwa, bo jakbyście mieli ochotę czegoś ciekawego posłuchać, to naprawdę warto. Nie poddam się mu. Stawię mu czoła. Pozwolę, by przeszedł po mnie i przeze mnie. Kiedy przejdzie, spojrzę na jego drogę. Słucham Igora podcastu Inny Rytm o strachu i o tym, jak poradzić sobie z pandemią koronawirusa, tak żeby nie zwariować. Bardzo mądre rzeczy mówią, więc jeżeli ktoś z was nie ma co słuchać, albo kończy się mu pomysł na słuchanie audiobooków i podcastów, to polecam Inny Rytm, podcast na Spotify'u. Jest naprawdę mądrze, bardzo mądrze, Igor, super. Którędy przeszedł strach, nie ma nic, jestem tylko ja, jestem tylko ja. Ja teraz zabieram się za pisanie posta na naszego bloga i ogarnięcie kilku e-maili. Lecimy live za live'em, moi drodzy. Dzisiaj kolejna sesja live z nami. Muszę ustawić jakiś filtr, bo jestem trochę za świecący. Nagrywam właśnie Insta Stories, bo zapomnieliśmy, ale dzisiaj mamy live'a na Facebooku i musimy o tym poinformować wszystkich, więc no dobra, lecimy. Z tej strony za jasno, z tej strony za ciemno. Dobra, może tak się uda? O, jestem smooth skin. Możesz zamknąć to, bo może to białe po prostu
O, teraz, dobra. Nie jest to łatwe nagrać Insta Stories, bo muszą być idealne warunki. Dobra, lecimy. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj lecimy z kolejnym live'em. Tym razem nie na YouTubie, tylko na Facebooku. Będzie to pierwszy live z naszym udziałem na Facebooku. I też nie będzie u nas na profilu, ale będzie na profilu grupy Soliści Podróże Poza Utartym Szlakiem. Ja wam jeszcze od razu powiem, o co chodzi z tym live'em dzisiaj, bo live to tylko pierwsza część do większego wydarzenia. Prawdopodobnie za tydzień, bo będziecie oglądać to w niedzielę, czyli dokładnie za tydzień odbędzie się festiwal podróżniczy, ale online. Tak jak wam wspominaliśmy na naszym live'ie, większość naszych imprez, na których mieliśmy się pojawić, jest na razie przesunięta. No i niektórzy działają i tworzą właśnie takie wydarzenia online. I my zgodziliśmy się na wystąpienie, będziemy mieli prelekcje, będziemy opowiadać o van life'ie, o naszych doświadczeniach. To wszystko będzie za tydzień. No i wszystkie informacje, jak zwykle, znajdziecie w opisie. Jeśli jesteście zainteresowani, to tam was zapraszamy i tam was odsyłamy. A my kontynuujemy naszą robotkę, czyli ja idę pisać. Łukasz ogarnia tutaj cały system wydawania książki. Teraz czas na obiad i gotuję dzisiaj potrawę, którą nauczyli nas, którą poczęstowali nas Foxes in Eden, jak się widzieliśmy. Będzie to makaron z serem, z taką już poszatkowaną cukinią, startą cukinią. No i użyję serków, które akurat mamy do zużycia. Najlepszy jest jakiś taki pleśniowy ser. Ja mam jakiś azul, taki hiszpański i trochę parmezanu. I dorzucę też tego czosnku niedźwiedziego, korzystając z tego, że go mamy. Teraz mamy chwilę, żeby wam powiedzieć, jak wygląda nasza kwarantanna. No dzisiaj oglądacie to, dzisiaj jest niedziela, czyli dzisiaj jest ostatni dzień naszej kwarantanny o północy. Już będziemy wolni, będziemy mogli wyjść. W zasadzie to nie wiem gdzie, bo i tak nigdzie nie wolno chodzić. Ale przez ostatnie dwa tygodnie byliśmy w tym miejscu. Mieszkaliśmy w wanie od samego początku. Dostaliśmy zgodę już na granicy, nam powiedzieli, że nie ma z tym problemu. Przyjeżdżała do nas policja. Na początku policja była dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, bo był problem z tym, że my podaliśmy nasze angielskie numery na granicy, jak wyjeżdżaliśmy do Polski, do Zgorzelca, a ta aplikacja kwarantanna, która służy do tego, żeby raportować i sprawdzać ludzi, którzy są na kwarantannie, czy są w domu, ta aplikacja działa tylko na polskie numery. I zanim załatwiliśmy polskie numery, to upłynęło kilka dni, później tam procesowali te dane i mi dopiero przyszedł SMS na polski numer w niedzielę, czyli dokładnie tydzień temu, czyli ja od tygodnia mam tą aplikację, no i dostaję SMS-a i muszę zrobić zdjęcie swojej twarzy i wysłać. Mniej więcej dwa razy dziennie przychodzą takie SMS-y, rano i wieczorem. Dzisiaj rano przed o 8. Znajdujemy się, jeśli zastanawiacie się, jak to zrobiliśmy, że jesteśmy w kamperze, znajdujemy się na prywatnym terenie. Jesteśmy w starym domu dziadków, tutaj już teraz nikt nie mieszka, także mogliśmy podać ten adres. My jesteśmy odizolowani, wokół nas w najbliższej odległości nie ma nikogo. Zrobiliśmy olbrzymie zakupy po drodze, także mieliśmy dużo jedzenia. Chleb i takie podstawowe produkty żywnościowe dostarcza nam siostra Łukasza, zostawia na płocie kawałek dalej. Za co dziękujemy. Czujemy się dobrze, kwarantanna, znaczy na początku było dziwnie, szczególnie Łukaszowi było trudno, bo jesteśmy jakby niedaleko rodziny, a nie mogliśmy się z nikim przywitać, do nikogo przytulić, znaczy tak normalnie przywitać. Bardzo dziwne to było, bo byliśmy blisko, spotkaliśmy się z moją mamą i mogłem z nią porozmawiać przez telefon, ona była za oknem i mogliśmy się tak przywitać, no nie mogliśmy się przytulić, nie mogliśmy ze sobą porozmawiać, to było bardzo dziwne i dla mnie i dla niej i to było nawet smutne. Z innymi domownikami, z moją rodziną też nie mogłem się przywitać, podjechaliśmy pod Kasi babcie wcześniej, pod jej dom, pomachaliśmy i no, nie ma możliwości kontaktu, bo jesteśmy zakażeni, ryzyka. W grupie ryzyka i oni też. No i musieliśmy się dostosować i to jest ciężka sprawa, no ale no, domyślam się, że wiele osób tak w Polsce ma. W samym naszym powiecie ponad 500 osób jest objętych kwarantanną, bo wrócili z zagranicy, więc to jest taki trudny czas na pewno dla wielu osób. Nowy i no teraz już jest okej, teraz już po paru tych dniach już opadły emocje, jest spokojnie, natomiast pierwsze dni były naprawdę przygnębiające, bardzo smutne. Tak, ale poza tym czujemy się trochę tak jak w Portugalii. Przywieźliśmy ze sobą słońce, cały zeszły tydzień był wybitnie ciepły, potem przyszły święta, mieliśmy takie
No nic dużego nie świętowaliśmy, znaczy nie świętowaliśmy w duży sposób. Ale były takie lekkie przygotowania, posprzątaliśmy, przygotowaliśmy troszkę jedzenia. No i tak nam mija. Wieczorami robimy sobie ogniska, długo śpimy, bez wyrzutów sumienia. Nie różni się to zbyt wiele od tego, co się działo w Portugalii przez ostatnie tygodnie, bo przez ostatnie tygodnie siedzieliśmy w Portugalii i no siedzieliśmy po prostu i czekaliśmy na to, aż ta epidemia minie, więc te tygodnie, dzień za dniem mijały, były podobne, identyczne. I tu jest prawie tak samo, z tym, że tutaj mamy podłączenie do prądu, możemy sobie włożyć grzejnik, mamy podłączenie do wody, znaczy no mamy tutaj kran z wodą i możemy sobie uzupełnić baniaki i mamy dostęp do internetu i do łazienki tutaj, więc a i tak załatwiamy się do naszej turystycznej toalety, bo jest po prostu w kamperze, nie trzeba nigdzie chodzić. Ale mamy tutaj dostęp do internetu, bo tam w Portugalii był bardzo kiepski ten dostęp do internetu, więc ja nie narzekam. Teraz jest mi bardzo dobrze, słońce świeci, jest Kasia, jest jedzenie, jest piękny widok. Trochę czujemy się tak jak na kempingu tak naprawdę w ogóle ta kwarantanna, z jednym wyjątkiem, że nie możemy się swobodnie poruszać, to tak naprawdę niewiele różni się od naszego zwykłego życia, bo nam często zdarzało się zaszywać gdzieś w lesie na tydzień albo dwa i być tam tylko my we dwójkę, robić zapasy, też jesteśmy przyzwyczajeni, bo kiedy wyjeżdżaliśmy do Skandynawii, to kupiliśmy jedzenia na no ponad 2 miesiące. Więc dopomijając ten fakt tego, że nie możemy się swobodnie poruszać, dalej vanlife'ujemy i dobrze się z tym czujemy. I na razie nawet korzystamy z tego czasu, bo wypodróżowaliśmy się tak dużo przez ostatnie 2 lata. Zobaczyliśmy tak wiele krajów, tak wiele miejsc i tak wiele kilometrów pokonaliśmy. I ten czas tutaj też miał być bardzo intensywny w Polsce. Mieliśmy być na różnych festiwalach, mieliśmy mieć prelekcje, promocje książki. No niestety ten czas nas, ten koronawirus nas zatrzymał. Także bez wyrzutów sumienia po prostu siedzimy w jednym miejscu, bo nie możemy się ruszyć, więc tak naprawdę nie rozważamy, co by było gdyby. I czekamy. Korzystamy z tego, że mamy ten czas. Tak jak mówię, no mamy internet, więc możemy pracować. Kasia może czytać książki. Jest doskonale. Pisać artykuły. Jak dobra, ktoś musi, dobra, robić pesto. A ja wracam do pracy. No, więc ogólnie wszystko dobrze u nas. Trzymamy się, jesteśmy zdrowi. I o północy w niedzielę kończymy naszą kwarantannę i zaczynamy normalne życie. Dobra, będę teraz robić pesto z tego czosnku niedźwiedziego. Jeśli tak jak ja, zastanawiacie się, skąd ta nazwa i co to znaczy w ogóle. Podobno niedźwiedzie, kiedy budziły się ze snu zimowego, pierwsze co to zjadały tą roślinkę, bo ma ona właściwości bardzo mocno oczyszczające, detoksykujące. No i ludzie podpatrzyli ten motyw, to rozwiązanie. Ja robię z niego, zrobię z niego pesto, mam 2 słoiczki gotowe, bo nie mam pojęcia, ile tego wyjdzie. Zobaczmy. Chciałam przynieść jeszcze jedną oliwę, bo tamta się skończyła, a widzę, że potrzebuję więcej. Jednak chyba najlepiej robić to takim blenderem, takim, co tak się dociska. My niestety takiego nie mamy, więc robię w czym jest. Ale Łukasz kazał mi pokazać, że kupiliśmy oliwę i ona jest taka cała mętna, co podobno dobrze świadczy o oliwie. Tutaj to normalnie jest jak galaretka. Portugalska oliwa. Zaraz będę googlował, zobaczyć. Ktoś wie, jak to wygląda, czy to jest dobrze, czy to jest źle, że ona jest taka mętna? Leszek by wiedział i Dorota. Nasi specjaliści od oliwy. Udało mi się. Tak to wygląda. Wypełniłam 2 takie słoiczki, także jeden będzie dla nas, a jeden ktoś dostanie w prezencie. Właśnie dostałem SMS-a z kwarantanny i mam 2 minuty według tego czegoś, żeby zrobić obowiązkowe zadanie. Pokażę wam, jak to wygląda. We'll be right back.
tak codziennie od kilku dni muszę sobie robić selfie i policja dzisiaj nie była, o dziwo, nas odwiedzić. A teraz przygotowujemy się, bo za chwileczkę mamy live'a na fejsie, muszę się przygotować. Mamy 20 minut. Halo, halo? Nie ma zbierać. W wanie, ale w Polsce jesteśmy. Wróciliśmy do Polski niecałe 2 tygodnie temu, no jesteśmy teraz zamknięci na kwarantannie. Jak wyglądają przygotowania do live'a? A daj jakieś inne okno, czy w ogóle cokolwiek powiedzieć.